Krzysztof Dobrzeński, witajcie w kolejnym odcinku Honda Plaza TV. Zbliża się okres świąteczny, chętnie wtedy pomagamy. Dla nas okres przedświąteczny to czas, kiedy chcemy podsumować nasze akcje charytatywne przeprowadzane w salonie Honda Plaza przez cały rok. O tym, jakie to są akcje, decydowali kierownicy poszczególnych działów i właśnie w tym odcinku osobiście opowiedzą Wam o tym, jak i komu pomagali. W tym roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w akcji Piątka dla Strażaka, organizowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zamieniu oraz Radę Gminy Mińsk Mazowiecki. Celem akcji jest zbiórka środków na protezę bioniczną dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym celu ufundowaliśmy przetestowanie auta przez weekend dla wygranego w loterii. Bartek, bo tak nazywają go znajomi, stracił rękę będąc dzieckiem. Jako aktywny członek Ochotniczej Straży Pożarnej udowadnia, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w udzielaniu pomocy innym. Zachęcam Państwa do wspierania akcji Piątka dla Strażaka. W tym roku również udało nam się wziąć udział w regatach żeglarskich, z których dochód został przeznaczony na dom dziecka. Z roku na rok event rozwija się, jest coraz więcej załóg, jest fajna rywalizacja, ale najważniejszy jest szczytny cel i pomoc dzieciom z domu dziecka. Jako dział marketingu w tym roku wsparliśmy akcję organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Helenowie. Podopiecznymi tego ośrodka są dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, a także dzieci i młodzież z domów dziecka i placówek wychowawczych. Wraz z innymi wolontariuszami na motocyklach udało nam się choć na chwilę sprawić, by uśmiech zagościł na twarzach dzieci. Było mnóstwo chętnych do przejechania się na motocyklach i kilka godzin zajęło nam uporanie się z tym zadaniem, co mnie bardzo cieszy. Wszyscy kochamy nasze dzieci i wiemy, jak trudno nam jest pogodzić się z faktem, kiedy się dowiadujemy, że nasza pociecha jest chora. Dlatego w tym roku postanowiliśmy wesprzeć Zuzię, córkę naszego kolegi, i przekazaliśmy zegarek limitowanej edycji Honda na licytację, a dochód z tej licytacji został w całości przeznaczony na pomoc dla Zuzi. W tym roku już tradycyjnie, piąty raz z rzędu, wspieraliśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zbieraliśmy łącznie ponad 6800 zł. Kwota ta została przekazana na WOŚP na zakup wyposażenia sprzętu dla szpitali dziecięcych. W 2020 roku, już w styczniu, planujemy kolejną akcję. Na naszych aukcjach znajdziecie m.in. możliwość wypożyczenia samochodu na weekend, czy topowych motocykli Honda, jak Afryka Twin i nowy Fireblade. Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej akcji, bo pomaganie jest fajne. Wszystkie te akcje, które przeprowadzili moi koledzy, mają wspólny mianownik. To pomoc. Cieszę się, że mogę z nimi pracować i jestem dumny z tego, że co roku pomagamy i w coraz to większym zakresie. Cieszę się także, że firma daje mi takie możliwości, ale tych akcji nie byłoby bez Was. Bez klientów, bez widzów kanału, bez osób, które się do nas także zgłaszają po taką pomoc. Serdecznie za to dziękuję. Korzystając z okazji, chciałem Wam życzyć zdrowych i radosnych świąt i pomyślności w nadchodzącym roku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.